W sobotę w jednej z hal sportowych Posiru zorganizowano kolejną edycję ogólnopolskich zawodów w tańcach ulicznych dla uczestników do lat 16. A skąd wziął się pomysł? Wziął się przede wszystkim z mojej wielkiej pasji do tańca. W zasadzie ciężko nawet to nazwać tylko pasją, pracą. Jest to tak naprawdę całe moje życie. Całe, dosłownie całe życie. Tańczę hip-hop od 23 lat. I naprawdę nie wyobrażam sobie życia bez niego. I to jest wielka, wielka pasja. Powołanie, wręcz powołanie. Organizatorzy zdradzili nam, ile tanecznych grup wzięło udział. Nie byłam w stanie policzyć, ponieważ nie miałam na to czasu, ale jest dużo grup w tej kategorii, która się właśnie rozgrywa, czyli Fresh Dance Crew. Jest 17 ekip. Są to zawody ogólnopolskie i jakieś takie dalsze miejscowości to jest Gdańsk, Toruń, Inowrocław, Łódź, Rybnik, Opole. Oczywiście dla najlepszych tancerzy przewidziane są nagrody. Są puchary, duże, są medale, są nagrody rzeczowe, dużo maskotek dla dzieciaków, słodyczy ogrom, jest kilkadziesiąt kilo słodyczy do rozdania dzisiaj dla dzieciaków oraz będzie nagroda pieniężna, która jest niespodzianką, ponieważ jeszcze nikt o tym nie wie, że ona będzie. W zawodach brała udział grupa taneczna z Winograd, z Domu Kultury Orbita. Taniec hip-hopu będziemy dzisiaj pokazywać. No w Orbicie głównie ćwiczymy. Zastosujecie się? Ja trochę. Trochę. Ja okropnie bardzo, prawie nigdy nie występowałam dla wszystkich ludzi. To jest nasz pierwszy konkurs, w którym jesteśmy. Instruktorkę Magdalenę Marcinkowską zapytaliśmy, jak długo jej podopieczne się przygotowywały i jak ocenia poziom swoich tancerek. Przygotowywałyśmy się od września, aczkolwiek to nie była tylko i wyłącznie praca skupiona na robieniu układu, też się rozwijałyśmy swoją kreatywność, gdzieś tam zabawa poprzez taniec, uczyłyśmy się jakichś innych rzeczy, a układ był taką dodatkową rzeczą, którą przygotowywałyśmy. Niczego nie zakładam, niczego nie oczekuję, jak będzie, tak będzie. Na pewno dziewczyny dadzą z siebie wszystko. Dziewczyny startują w takiej grupie, która jest skierowana dla początkujących tancerzy, którzy pierwszy raz występują na turnieju i tańczą nie więcej niż 2 lata. Nie wiem, jeszcze nie widziałam, ale myślę, że na pewno będę z nich dumna, bo już zrobiły bardzo dużą pracę. To jest najważniejsze. Popatrzmy na nasze orbitki. Za wszystkie grupy trzymamy kciuki, ale najbardziej kibicujemy dziewczynom z Domu Kultury Orbita.